Dzień dobry Państwu, Stanisław Kozakowski, się kłaniam. Dzisiejszy wywiad chciałbym poświęcić wolności. Może na końcu podam kwintesencję wolności, taką jednozdaniową, ale teraz chciałbym, tak powiedzmy, opisać Państwu wolność człowieka w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Można by przydawać przykłady w Ameryce Południowej, gdzie się dzieje, może akurat jak będzie czas, to po prostu nadmienię. Proszę Państwa, my jednak jakby nie było, mamy to w takiej podświadomości, oglądając amerykańskie filmy z lat 40., 50., 60. czy późniejsze. Kojarzymy sobie Stany Zjednoczone z jakąś taką oazą wolności. Poniekąd jest to prawda, bo państwo to było wolne przez ogromny szmat czasu. Chociaż to się ostatnio zmieniło, to się bardzo zmieniło, no ale jednak jakby nie było, to jest takie utożsamianie wolności, gdzie ludzie jeszcze za moich czasów, w latach 80., gdzie ludzie, powiedzmy, na Manhattanie jeździli rowerami, to jeździli pod prąd, czepiali się samochodów, żuków, nys i tam, żeby nie pedałować, i sobie jeździli z ulicy na ulicę, żeby się nie przepracowywać, mówię tu szczególnie o tak zwanych gońcach. To oni to wykorzystywali, ludzie przychodzili sobie na czerwonym świetle. Jeśli nikt nie jechał, to dlaczego czekać na to czerwone światło jak ten baran, tylko a nie przejść na drugą stronę. A nawet jeżeli czerwone światło było, samochody jechały, ale był korek, to ludzie też sobie nie brali do głowy, tylko przechodzili. Policja na to w ogóle nie zwracała uwagi. Ludzie byli bardziej tacy, po prostu spontaniczni, grillowali, śmieli się, bawili, wyjeżdżali nad jeziora, to tam polili te swoje ogniska, czyli grille. I to jest taka, powiedzmy, wolność, ale to, proszę Państwa, wolność generalnie to można zaobserwować, powiedzmy, jako zjawisko, jako coś fizycznego, ale z drugiej strony wolność przede wszystkim jest w głowie. Ci ludzie wolni, naprawdę oni są otwarci, oni się częściej śmieją, oni reagują spontanicznie, oni się nie boją tego, co zrobią. Polacy natomiast, proszę Państwa, po latach komuny, chociaż są Państwa dużo gorsze od Polski, gdzie społeczeństwo zostało zepsute i zastraszone, generalnie są narodem dosyć smutnym. No oczywiście, dlatego i za czasów komuny, żeby się rozweselić, to były takie używki, czyli trzeba było się nachlać dobrze i wtedy ta wesołość przychodziła. W tej chwili trochę się społeczeństwo zmienia, także ma inne sposoby na rozweselanie się, ale jednak jakby nie było, ten takie alkoholizowanie się, to jednak jest pewna forma wprowadzenia się w stan takiej euforii. W Stanach Zjednoczonych jednak jak mimo ludzie też dosyć dużo chlają, bo po prostu mają też te swoje problemy jak każdy, tylko tyle, że jeżdżą samochodami po pijaku, dlatego tych pijanych nie widać na ulicach jak w Polsce, że tam leżą po kotem. Tam zamiast jechać, to wsiadają samochód i jadą. Ja pamiętam jeszcze te czasy, lat 80. miałem kolegę pijaka. Już nie będę mówił po nazwisku, chociaż nie wiem, co tam się z nim dzieje, bo to już są dawne czasy. No on tam się z żoną kłócił, no już nieważne, ale w każdym razie strasznie lubił wychlać i się, czy nachlać się tak do oporu tamtego, no ale i to tak, że aha, ty, przepraszam, to nie był on, jakiś inny, ale to też był jakieś takie, też lubił wychlać, bo ludzie byli młodzi na dyskotekach, to tam były takie sytuacje, także że tak facet nie mógł stać, powiedzmy, na nogach, to myśmy czy wsadzili go do samochodu. Był tak pijany, że nawet biegu nie mógł sobie wrzucić, to myśmy mu wrzucili bieg. Jakbyśmy wrzucili bieg, zamknęli drzwi, to pojechał i normalnie pojechał do domu. To po prostu, broń Boże, nie zachęcam Państwa, żebyście po pijaku jeździli, tylko nadmieniam to, jak te państwa są zbudowane. Jaki jest rodzaj wolności, jakie są rodzaje kary. W Polsce jednak jakby nie było, jeżeli z kimś się rozmawia, to powiedzmy nawet ci z tych nowych władz, bo to ciągle były jakieś tam nowe władze, jak przyjechałem, to by rządzili komuniści, później tam jakieś tam jeszcze inne historie, później PO, czy PiS, PO, inne historie, ale w dalszym ciągu każda władza przychodzi i mówi, że my tutaj damy wam wolność, ale nie wolno tego, nie wolno tamtego, nie wolno takiego. I to jest właśnie takie zaprzeczenie wolności, zaprzeczenie tego, co ludzie mogą robić. Przecież ja pamiętam na Manhattanie to ludzie, powiedzmy, na czerwonym świetle przechodzili sobie normalnie. Wiadomo, że jak samochody szybko jadą, no to każdy ucieka się, na to czerwone światło się nie pcha, bo tak samochodów jest dużo, ale jeżeli jest czerwone światło, jest korek, samochody stoją albo lekko podjeżdżają, to każdy się przemyka. Ludzie rowerami jeżdżą pod prąd, czyli w drogi jednokierunkowe, których w Stanach Zjednoczonych jest cała masa.
Także rowerami nikt tam żadnego nie schodzi, żeby przejść jakimś tam przejściem dla pieszych. To po prostu każdy jeździ gdzie chce, robi co chce i to jest, proszę Państwa, generalnie wolność. Tylko że ci ludzie, to mi się podoba, że oni mają tą wolność w głowie, ale wolność i rozsądek. Polacy, tak powiem szczerze, jak już się nachlają i złapią tę wolność, to po prostu gubią rozsądek. A chodzi o to, że wiadomo, są przypadki skrajne, że tak powiem, że po pijaku robią wypadki, tam mogą się skończyć śmierć i inne rzeczy, to absolutnie jestem przeciwko temu, ale jednak jakby nie było, to ci ludzie mają taki rozsądek, wiedzą w jakim momencie na czerwone światło wejść, jakim na czerwone światło nie wejść, a też z drugiej strony jest ogromna ostrożność kierowców, bo Polacy z tych furmanek się przesiedli na samochody dosyć niedawno. Amerykanie jednak, jakby nie było, to jest stolica automobilów, może w ten sposób się mówi. I tam po prostu ludzie tam mają takie obycie z samochodem, ale też mają szacunek, powiedzmy, do motocyklistów. Wiedzą, że motocyklista to szybciej hamuje, trzeba uważać, jak jedzie motocyklista, objeżdżać go tak dosyć daleko. Motocykliści wiedzą, że żeby nie mijać, powiedzmy, z prawej strony, tylko z lewej. Także ludzie, powiedzmy, mają dużo takim common sense, dużo rozsądku, czego Polacy, powiedzmy, nawet na trzeźwo mogą, nie mają tak powszechnie po prostu. Ale to się po prostu wierzy z tego, że Amerykanie byli krajem ogromnej wolności. I te jeszcze do tej pory odcinają kupony od tej wolności, chociaż ta wolność już została zepsuta, została ograniczona. Wolność jeszcze jest w tak zwanych jeszcze Stanach Midwest, gdzie tam chowają krowy, ogromne są plantacje, rancze jak na Bonanzie, a w Stanach emigranckich, gdzie jest, tak powiem, gdzie rządzą lichwiarze, złodzieje, łajzy i tam, gdzie jest burdele i wszystkie inne historie, czyli New York, New Jersey, Connecticut, Illinois, Kalifornia przede wszystkim. To są Stany zepsute, ale tutaj już jest, to już idą po bandzie, to już jest takie, to już nie jest żadna wolność, to już jest, tutaj są właśnie najwięksi niewolnicy mieszkają, proszę Państwa. I teraz dojdę do puenty. Najwięksi niewolnicy właśnie mieszkają w tych takich Stanach, powiedzmy, jak przed chwilą wymieniłem, bo oni są niewolnikami alkoholu, oni są niewolnikami narkotyków, są niewolnikami innych używek, tam powiedzmy papierosów, czy jakichś innych historii, czy niewolnikami pracy, czy niewolnikami ludzi jako takich, tak, to jest białe niewolnictwo, to właśnie w tych Stanach. I żeby spuentować, to powiem Państwu, że i taką prawdziwą wolność to daje właśnie wiara, i to wiara w Jezusa Chrystusa, wiara w Boga. Ta jest autentyczna wolność. Jeżeli ktoś ma ochotę poczytać albo posłuchać sobie Pisma Świętego, to niech posłucha Pisma Świętego w Ewangelii, tam powiedzmy, czy Świętego Jana, czy jakichś innych, czy listy apostolskie, czy listy do Koryntian, do tego. Tam są po prostu przykłady. To tutaj Państwo widzą, że przy tych 10 zakazach, co Pan Bóg ustanowił, 10 przykazań, to jest tyle wolności, że w głowie się nie mieści. Dlatego mówię, że w nasza religia jest to religia wolności, dlatego tak jest szalenie nietolerowana, właśnie nietolerowana przez tych, którzy nie chcą tej wolności. To nie wiem, czy Państwo nie widzą tej różnicy, bo zawsze próbuje się w telewizji, w mediach mówić, że konserwatyzm kojarzy się z czymś, że zakazy, nakazy, że tu są nie wolno. To jest totalna bzdura. Komuna, socjalizm, tam jest zakaz, tam są nakaz, tam są koncesje, tam są pozwolenie, że tego możesz, to możesz, powiedzmy, może być 4, powiedzmy, felczerów, jeden może być notariusz, jak się mówiło za pierwszej komuny, rejent, 2 rejenty, 4 to, tamto, sramto. Może w tej chwili już tak, może to nie jest aż tak do końca, ale pamiętajcie, socjalizm, komuny, lewactwo to jest właśnie zniewolenie do używek, do pewnych zachowań, powiedzmy, takich czy srakich, a wolność to jest to, co było w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie, gdzie Ameryka budowała się jako państwo na korzeniach chrześcijańskich, a to nie było dawno temu, bo to państwo raptem ma chyba 250 lat. Także tylko, że w tej chwili parchy i inne takie lobbyści zajęli się tym, żeby to państwo układać i zaczęli, powiedzmy, od tych stanów emigranckich, gdzie ludzie przyjeżdżali i tam, żeby się dorobić, to wykonywali pracę, tak powiem, niewolniczo i na takich czy innych układach. Także że tutaj Państwu jeszcze raz powtórzę. Polacy nie mają w sobie za dużo wolności, po prostu jest to narodem generalnie smutnym. Po prostu, bo sami siebie ograniczają się poprzez to, co mają w głowie, myślowo. Po prostu
wolność, pierwsza wolność taka najważniejsza to jest w głowie. W głowie to jest istotne. Ale jakże ma się dowolność w głowie, a powiedzmy te tęgie głowy to powinny być powiedzmy w rządzie, w jakichś miejscach publicznych, to oni powinni to napędzać tą wolnością. Tam powinno być, to powinno być w szkołach, to powinno być w urzędach miejskich. Wolność, że tak powiem, a nie nakazy, że jeżeli ktoś chce jakąś mapkę, to 5 zł, a taką mapkę 10 zł. Jaka to wolność? To jakiś urzędnik sobie ustanowił, żeby kroić powiedzmy frajerów, znaczy frajerów, swoich rodaków. Także w Polsce jednak jak mnie pokutuje ten system jeszcze do tej pory komunistyczny w mentalności, w głowie oraz fizycznie jako taki, bo jak policjant się zatrzyma, mówi tu jest przejście, po przejściu się przechodzi, a tu przez ulicę nie wolno przechodzić i daje ci mandat. Albo powiedzmy jedziesz powiedzmy samochodem w nocy, widzisz, że nie ma powiedzmy żadnego ruchu, jest czerwone światło. Z mojego punktu widzenia można by przejechać. Tak samo jest w Peru. Pamiętam, kiedyś byłem w Limie, to od godziny 12 w nocy na czerwonym świetle można przyjeżdżać, ale na własne ryzyko, w razie jakby coś się stało. Także, tak powiem, wolności można wprowadzać w tysiącach, milionach miejsc w życiu człowieka, ale wolność trzeba zacząć od siebie i od swojej głowy. Wolność, właśnie mówię, że jeżeli byście Państwo poczytali Pismo Święte, poczytali listy apostolskie, poczytali Biblię, to tam jest recepta na wolność. I dopiero mając tamtą wiedzę, można komuś coś proponować, wolność taką czy inną. Mówię, że dlatego na wolności zostały zbudowane Stany Zjednoczone, na wolności swojego czasu została zbudowana Europa. A wolność była związana z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo niosło wolność. A teraz, Państwo, co niesie muzułmanizm? Muzułmanizm niesie terror, niosę ograniczenia, brak wolności. Ludzie, tak powiem, czego, po co mam się pchać na jakąś imprezę, może coś się stać. To już jest ograniczenie wolności. Widzą Państwo, czym trąci ateizm, czym trąci muzułmanizm, czym trącą nawet buddyści, którzy niszczą kościoły katolickie. Także to jest jasne i klarowne, ale po prostu do tego trzeba dojrzeć, trzeba po prostu poczytać, żeby to zrozumieć. Ale same poczytać to jest jedno, ale byłoby ciekawsze to przeżyć w praktyce. Ja to przeżyłem w Stanach Zjednoczonych w praktyce, dlatego ja nie jestem aż tak kompatybilny do społeczeństwa polskiego, których tych ludzi szanuję. Lubię ten patriotyzm, lubię jakieś takie inne historie, ale nie ma wolności. Ostatnio próbowałem oglądać festiwal w Opolu. Tam przychodzą ludzie i na okrągło wyją i wyją na lewo i na prawo. Te piosenki to są smutne. Te słowa miłość, śmierć i życie i takie sranie w banie. Minęło od lat 60., tam powiedzmy 50-60 lat i dalej te same gówno, co było. Także, że ci ludzie nie mają wolności, że jakby mieli wolność, to by śpiewali. I to jest, ci artyści, to jest najbardziej wolna część społeczeństwa i dalej jest zniewolona. No tam też te elementy, powiedzmy, patriotyczne pana Pietrzaka i inne, no może to jest i potrzebne, może i to dobrze, bo Polacy mieli mało patriotyzmu ostatnimi laty, ale jak festiwal, powiedzmy, w Opolu, to ja bym sobie kojarzył z festiwalem, gdzie jest muzyka radosna, gdzie jest wesoła, gdzie jest rytm, gdzie jest życie po prostu, a takie umartwianie się i tamtego, to będziemy stali na baczność, a to będziemy leżeli po kotem, czy tamto, no jest to bez sensu, no tym bardziej jest to festiwal nie piosenki, powiedzmy, wojskowej, czy tam patriotycznej, czy partyzanckiej, gdzie trzeba zwracać uwagę na patriotyzm tego. Ja jestem zawsze za patriotyzmem wszędzie, ale wtedy to się już robi takie, no już nie wiadomo co, no to wprowadza się do miejsca, gdzie powinno być, tak powiem, na totalnym luzie takie no, pewne takie no, elementy już takie, że tu tak trzeba wiedzieć, jak się zachować, a w tej chwili przy spolaryzowanym społeczeństwie, że gdzie jest powiedzmy 20% tych łajdaków, popiera PO i innych złodziei, a ogromna większość popiera powiedzmy tam Prawo i Sprawiedliwość i takie ruchy te konserwatywne, wolnościowe, no to widać, że na tej scenie ludzie, znaczy ja tam nie było, ale mogą się czuć no, niesmacznie, bo tam wtedy wychodzą jakieś afiliacje polityczne, takie czy srakie, bo jeżeli ktoś trąci jak na jakieś słowo, powiedzmy o takiej osobie, czy takie jakieś złe, coś innego, już się polaryzuje i się napędza. No to uważam, że to z czasem przyjdzie samoczynnie, a w tej chwili nie ma co tego na siłę pchać w każde miejsce publiczne, żeby po prostu, żeby tych ludzi stawiać w takiej niekomfortowej sytuacji. Wiadomo, że jeżeli wszyscy popierają PiS, tak jak ja,
to się cieszą, że tutaj będą, ktoś pluje na PO i jakieś inne sprawy, ale generalnie są tysiące innych miejsc i już sobie odpuśćmy, powiedzmy, te imprezy masowe, odpolitycznijmy je, po prostu niech ona będzie sama zabawa dla zabawy. To na tyle. Stanie Podlama, wszystkich pozdrawiam serdecznie. W piękny, deszczowy dzień. Ale długie wideo się zrobiło, 15 minut. Hasta la vista.